Dzień dobry, nazywam się Jerzy Lemański, jestem pracownikiem Narodowego Muzeum Techniki. Zostałem tutaj zaproszony na tę wystawę fotografii pana Zbyszka Siemaszko, którą to wystawą ja jestem zauroczony, tak jak i zauroczony jestem w ogóle tym, czego dokonał Zbyszko Siemaszko jako rodowity warszawiak. Zresztą jestem przewodnikiem po Warszawie, zawsze traktowałem fotografię pana Siemaszko jako taki swoisty wehikuł czasu, który pozwalał nam przenieść się w odpowiednie miejsca, w odpowiednie rejony, w odpowiednie klimaty, których właściwie nikt już w tej chwili obecnie nie pamięta, a przynajmniej niewielka część społeczeństwa. Ale dzisiaj nie będziemy sobie rozmawiali o tym, jak Warszawa się zmieniała, tylko porozmawiamy sobie troszeczkę o motoryzacji, o tym, czym jeździli warszawiacy, nie tylko warszawiacy, właściwie Polacy w ogóle, czym się jeździło po II wojnie światowej, co było modne, co było mniej modne, co było tanie, co było drogie, co było wygodne, co było mniej wygodne. Po prostu ten przekrój motoryzacyjny tamtego okresu od początków bezpośrednio po II wojnie światowej, po zakończeniu II wojny światowej, aż powiedzmy do lat 70., kiedy ta motoryzacja w pewnym sensie znacząco rozkwitła. Był taki wybuch, prawda, prywatnej motoryzacji. Niemniej jednak prywatnie też samochody pojawiały się wcześniej, przed rokiem 1970, i o tym również sobie powiemy. Okres bezpośrednio po II wojnie światowej, samochodów w Polsce jest niewiele, bardzo niewiele. Osobowych prawie wcale, ciężarówek trochę zostało, plus doszły jeszcze ciężarówki, które brały udział w czasie II wojny światowej. Te, które na przykład Amerykanie w formie Land and Lease dawali Rosjanom, a także Opel Blitz po niemieckie, przerobione często na Holzgas czy na gaz drzewny, na Holzgas. Tak więc nie ma właściwie czym jeździć. Komunikacja samochodowa, autobusowa jako taka nie istnieje. Pasażerów przewozi się ciężarówkami, właśnie tymi gazami, właśnie Oplami, jakimiś Fordami, Studebakerami. Tak to mniej więcej wyglądało, jak Państwo tutaj widzicie na zdjęciach. Co prawda tutaj podejrzewam, że jest to dowóz robotników, ale podobnie jeździli właśnie mieszkańcy Warszawy. Tam były drewniane ławki rozłożone. Zresztą tak do dzisiaj jeździ się na Kubie, co niedawno widziałem, będąc na Kubie. A wtedy było to powszechne w Warszawie. Ale pojawiły się wreszcie pierwsze autobusy. To były lata 46-47, najpierw jakieś Leylandy i potem Szosony, o których sobie opowiemy. Natomiast jeśli chodzi o samochody osobowe, cóż, założenie komunistyczne było takie, że Polak samochodu osobowego, prywatnego mieć nie może. Bo jeżeli Polak chce się przenosić z miejsca na miejsce, od tego ma rower, a jeżeli chce dalej, to jest pociąg albo autobus, które pośpiesznie zabiegano, żebyśmy produkowali, bądź właśnie ciężarówka. I tak rzeczywiście na początku to miało wyglądać. Powstało coś takiego, co się nazywało PUS, Państwowy Urząd Samochodowy. Jego szefem był Ignacy Wrzos, człowiek, który miał zupełnie abstrakcyjne pojęcie o motoryzacji, bowiem on uznawał właśnie, że nie będzie samochodów prywatnych, natomiast chciał stworzyć coś takiego, on to nazwał Gwardia Motorowa. Co to miało być? To miało być po prostu, miała być to instytucja, która dysponowałaby jakąś liczbą samochodów. Jeżeli ktoś potrzebowałby prywatnie gdzieś dojechać, wtedy mógł ten samochód wypożyczyć. Czyli taka forma wypożyczalni samochodów, tyle że aby taki samochód wypożyczyć, musiał przede wszystkim podać konkretny cel, powiedzieć, gdzie będzie jechał, z kim będzie jechał i po co w ogóle będzie jechał. Zatem no, nie byłoby to proste. Na szczęście do tego nie doszło. Dlaczego do tego nie doszło? Dlatego, że Ignacy Wrzos planował, żeby ściągnąć dość sporo samochodów, które pozostały jeszcze na ziemiach odzyskanych, czyli tych poniemieckich samochodów osobowych. I tam Niemcy, uciekając przed wojskami radzieckimi, sporo tych aut zostawili. Tak samo nie tylko na południu, ale również na północy, prawda, gdzie Niemcy z zaboru, gdzie Niemcy z Prus Wschodnich uciekali, przez Wisłę nie było mostu, samochody zostawiali i potem przepływali, tam dużo samochodów zostało. Ale władze komunistyczne zwyczajnie się spóźniły, dlatego że te samochody zostały rozgrabione przez ludność cywilną i znalazły się w rękach ludności cywilnej, co spowodowało, że trzeba było jakoś ukrócić ten proceder, to wydarzenie. Co zrobiono? Zrobiono po prostu, no, wprowadzono nowy przepis, że właściwie nikt nie mógł mieć samochodu prywatnego z silnikiem powyżej 2 litrów. Czyli wszystkie auta, które miały silnik większy niż 2 litry, były autami państwowymi, natomiast auta mniejsze nie można ich było rejestrować. To taki dziwny trochę przepis.
Niemniej jednak spowodowało to, że zachowało się trochę Fiatów 508, bo one były mniejsze i od biedy można, dawało się jeszcze je zarejestrować, natomiast nie zachowały się najpopularniejsze przedwojenne samochody w Polsce, Chevrolety, Master Sedan, bo mimo, że większość z Państwa sądzi, że najpopularniejszym samochodem przed wojną w Polsce był Fiat 508, to nieprawda. Najpopularniejszy był właśnie Chevrolet Master Sedan, ale on miał pojemność powyżej 2 litrów, więc dla mieszkańca Polski on był nieprzydatny, bo nie można go w ogóle było zarejestrować, natomiast Fiata 508 owszem, ale było to też dosyć trudne, bo Fiat 508 był samochodem małym. Tyle, że ich było niewiele, bo wyprodukowaliśmy ich tam około 3-4 tysięcy przed II wojną światową. Tak więc tej motoryzacji prywatnej właściwie nie było. Nawet gdy podjęliśmy decyzję o produkcji, bo taką decyzję podjęliśmy o produkcji samochodu osobowego, też nie uważano, żeby to miał być produkowany samochód dla przeciętnego Kowalskiego. Jaki samochód mieliśmy produkować? Ponieważ mieliśmy doskonałą, w pamięci doskonałą współpracę z Fiatem, wobec tego zdecydowano, że po II wojnie światowej też będziemy produkowali Fiata. Prawdopodobnie byłby to model 1100, Fiata 1100, który miał korzenie przedwojenne, być może później Fiat 1400, pierwszy powojenny produkt z Turynu. I taką współpracę z Włochami rzeczywiście rozpoczęliśmy. Włosi przyjechali do Polski, zaczęli budować fabrykę na Pelcowiźnie, czyli FSO, tak się mówi powszechnie FSO na Żeraniu, prawda? W rzeczywistości to nie jest Żerań, to jest Pelcowizna, tylko że wtedy dużo zakładów powstawało na Żeraniu. I tak media cały czas mówi na Żeraniu to, na Żeraniu tamto, na Żeraniu jeszcze coś tam, jakaś cukrownia, nie cukrownia, cementownia. I tak wrzucono do jednego worka również FSO, bo było blisko, że to jest Żerań. To nie jest Żerań, to jest akurat Pelcowizna, ale zostawmy lokalizację. W każdym bądź razie Włosi tę fabrykę zaczęli budować. I w pewnym momencie, kiedy już prace były częściowo zaawansowane, w dużym stopniu zaawansowane, nasza delegacja wybrała się do Moskwy w zupełnie innej sprawie. Otóż chodziło o to, żeby otrzymać kredyty pod budowę nowej huty. Jak wiemy, w tym czasie miała już powstawać wielka dzielnica koło Krakowa, na północny wschód od Krakowa, nowa huta. I my potrzebowaliśmy kredyty. W tę sprawę zaangażował się bezpośrednio towarzysz Stalin i przy okazji zapytał, co ta huta będzie robić, do czego jest tak nam potrzebna taka duża huta. Owszem, jest potrzebna między innymi blachy do samochodów. A jakich samochodów? Jakich samochodów, towarzysz Stalin? No, będziemy Fiaty produkowali, kontynuujemy współpracę z partnerem przedwojennym. No, Stalinowi absolutnie to nie spodobało się. I właśnie na wyniku decyzji Stalina, jego bezpośredniej decyzji, zmieniliśmy partnera. Po prostu z Włochami się zwyczajnie pożegnaliśmy. W pewnym sensie zostawiliśmy ich na lodzie, bowiem Stalin powiedział nam, że my będziemy produkowali inny samochód. Samochód Pabieda, który był wytwarzany w Związku Radzieckim od 1946 roku, zaraz sobie o nim powiemy, a nie będziemy produkowali Fiata. Chodziło o to, żeby w całym obozie komunistycznym wszystkie państwa produkowały swój produkt i były niezależne od państw zachodnich, powiedzmy państw kapitalistycznych. I rzeczywiście my z Włochami się pożegnaliśmy. Przez wiele, wiele lat sądzono, że oczywiście prasa inaczej powiedziała, że to Włosi się wycofali. I powiedziano w ten sposób, że Włosi zostawili nas na lodzie dosłownie i rękę wyciągnął towarzysz Stalin, któremu ta krzywda po prostu nie mógł obojętnie przejść koło tej krzywdy, koło tego, jak skrzywdzono Polaków, i dlatego zaproponował nam za darmo licencję na samochód Pabieda. Ta licencja rzeczywiście była za darmo, tyle że prasa, media nie mówiły o tym, że musieliśmy zapłacić za tłoczniki i za dokumentację, a w sumie tłoczniki i dokumentacja tak naprawdę kosztowała nie mniej niż cała licencja włoskiego Fiata. Tak czy inaczej, my zmieniliśmy partnera. Z perspektywy czasu wiemy, że Włosi tak naprawdę byli zadowoleni z tego, bo na początku podpisali umowę, my mieliśmy za licencję płacić węglem. Włosi potrzebowali węglu jak kania dżdżu, ale w 1947 roku wszedł plan Marszala i w wyniku tego planu Marszala Włosi węgla mieli potąd już i ten węgiel był im niepotrzebny. Zatem oni skwapliwie zgodzili się na rezygnację z tej umowy i tak naprawdę zadowolona była przede wszystkim strona włoska, bo im ten węgiel nie był potrzebny, a my zadowoleni o tyle, że po prostu nie musieliśmy już przeciwstawiać się towarzyszowi Stalinowi i rzeczywiście rozpoczęły się prace nad budową fabryki, która miałaby produkować samochód Pabieda. W pojęciu Włochów fabryka miała troszeczkę inaczej wyglądać, bo miała być taką montownią, to znaczy różne komponenty, elementy samochodu miały być
produkowane w różnych częściach kraju i tutaj na Pelcowiźnie w FSO montowane. Natomiast Rosjanie zdecydowali, że to będzie inaczej, że to będzie fabryka samowystarczalna. Będzie nie tylko montownia, ale będzie lakiernia, będzie tapicernia, będzie stolarnia. No wszystko, cały samochód od A do Z będzie się robiło na miejscu. Taka była filozofia komunistów i tak rzeczywiście się stało. Cóż, to trzeba było robić szybko. Tę fabrykę rzeczywiście budowano szybko. Załoga pracowała po 16 godzin dziennie. Obiady dowożono im z miasta. Zresztą na przykład z hotelu Bristol, który był obok hotelu Polonia, jedynym takim eleganckim, ekskluzywnym w Warszawie hotelem w tym czasie. Dowożono im obiady z hotelu Bristol. Dowożono każdemu dziennie jeszcze dwie butelki piwa, paczkę papierosów, takie różne rzeczy. I rzeczywiście ta fabryka stawała w oczach. Ona stawała w oczach i w rocznicę rewolucji październikowej, czyli w listopadzie, ona się nazywa październikowa, ale miała miejsce w listopadzie. W listopadzie 1951 roku z taśmy zjeżdża pierwsza Warszawa. Tylko że najgorsze jest to, żeby ona zjechać z tej taśmy, to musiała na nią najpierw wjechać. Dlatego, że tak naprawdę to nie była Warszawa wyprodukowana w Polsce. To była Pabieda. Pabieda, czyli samochód radziecki rozłożona w częściach. Nie zdążyliśmy, zwyczajnie nie zdążyliśmy. W częściach przywieziona do Polski, tu złożona ponownie i jako pierwszy samochód wyprodukowany w Polsce. Potem stopniowo coraz więcej elementów w tych Warszawach zjeżdżających z taśmy było produkcji polskiej, a wreszcie Warszawa rzeczywiście stała się Polska, ale na początku Polska nie była. No i co to ten samochód Pabieda? Otóż co jest fascynujące, to jest fascynujące, że Rosjanie rozpoczęli pracę nad tym samochodem w okresie, kiedy właściwie nikt nie myślał o takich rzeczach, bo wiosną 1942 roku, kiedy Niemcy padli na Stalingrad, kiedy oni szli na Stalingrad, kiedy Rosjanie się wycofywali i wtedy już zaczęły się pierwsze prace. W 1943 roku prace były bardzo zaawansowane. W 1944 roku był już prototyp tego samochodu. W 1946 rozpoczęła się produkcja seryjna. Samochód miał się nazywać Rodina, czyli ojczyzna po rosyjsku, ale Stalin osobiście zadecydował, że nie będzie się nazywał Rodina, ponieważ w 1945 nastąpiło zwycięstwo. Stalin powiedział, że będzie się nazywało Zwycięstwo, ten samochód, i tak powstała Pabieda, która potem u nas w Polsce była znana jako Warszawa. I teraz jeszcze chwilę sobie o Warszawie porozmawiamy, zatrzymujemy się. Rok 1951, listopad, i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, pojawia się pierwszy samochód marki Warszawa. Tutaj mam taką ściągawkę małą i chciałbym z Państwem się podzielić pewną ciekawą informacją z biuletynu FSO, bo taki biuletyn wychodził z 1951 roku, numer 15, który mówi właśnie o tym pierwszym wyprodukowanym modelu. Dlaczego to czytam? Bo to idealnie oddaje klimat, w jakim powstawała nasza Warszawa, jakim powstawał ten pierwszy samochód osobowy. No właśnie, pierwszy samochód osobowy opuszcza transportery naszej fabryki. Jest to nasze wspaniałe zwycięstwo nad ciemnymi siłami imperializmu, usiłującemu popchnąć świat w odmęty nowej, krwawej rzezi wojennej. Nie jest przypadkiem, że to zwycięstwo zbiega się z 34. rocznicą wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Naród nasz nie jęczy już w kajdanach nałożonych mu przez rodzimych faszystów spod znaku sanacji. Nasza fabryka jest symbolem pomocy Związku Radzieckiego. Radzieckie projekty legły u jej podstaw. Na radzieckiej licencji i radzieckich doświadczeniach oparta jest produkcja. W halach pracują radzieckie maszyny. Dumnie spływający z taśmy samochód osobowy M20 Warszawa dodaje nowych sił do dalszej walki o pokój, postęp, socjalizm. W walce tej zwyciężymy, bo z nami jest geniusz naszej epoki, towarzysz Stalin. W takim właśnie klimacie schodziła z taśmy pierwsza Warszawa. Czy Warszawa była samochodem dobrym? Czy Warszawa była samochodem złym? Oczywiście ja się spotykam z różnymi opiniami, że to był zerżnięty Ford, prawda, i tak dalej. No to jest nie do końca prawda. Dlatego, że sylwetka samochodu Warszawa była opracowana przez Rosjan. Andrzej Lepart ją stworzył. Zresztą na swoim nagrobku w Moskwie jest właśnie ten samochód, na jego nagrobku tam na cmentarzu moskiewskim. Także Warszawy, podobne samochody do Warszawy, do Pabiedy właściwie, powstawały i przed Pabiedą, i po Pabiedzie. Volvo 444, Chevrolet, Fleetline chyba, potem Peugeot po Pabiedzie, Peugeot 203, Holden, jakieś inne samochody, które były podobne do
do pabiedy. Po prostu taka była wtedy stylizacja. Natomiast co do mechanizmów napędzających, rzeczywiście tutaj w tym przypadku Rosjanie nie mieli swojej jednostki. To była konkretnie, to był silnik od samochodu Dodge 5, tyle że troszeczkę uszczuplony. Dlatego, że samochód Dodge, amerykański samochód Dodge miał silnik sześciocylindrowy o mocy 100 koni mechanicznych. Natomiast Stalin, to było osobiste polecenie Stalina, zażyczył sobie, żeby ten silnik skrócić do 4 cylindrów, bo chodziło o to, żeby mniej zużywał paliwa, żeby był bardziej oszczędny. Także z 6 cylindrów zostały 4, 2 ucięto. Ale niestety ze 100 koni mechanicznych mocy zostało raptem 50 koni, czyli połowę mocy stracono, tak więc ta przeróbka za dobrze nie wyszła konstruktorom radzieckim. Niemniej jednak trzeba przyznać, że był to silnik niezwykle trwały, chociaż wymagający obsługi, dlatego że tam było mnóstwo punktów smarowania. Olej trzeba było wymieniać co 5000 kilometrów, na początku co 3000 w ogóle kilometrów. Ale rzeczywiście silnik był dosyć trwały i Warszawy nawet, jeżeli były dobrze konserwowane, cieszyły się dużymi przebiegami. Tak czy inaczej, był to samochód na wskroś nowoczesny dla nas, dla Polaków w tamtym czasie, bo my byliśmy przyzwyczajeni do tej motoryzacji przedwojennej. Warszawa, no przecież tam się drzwi otwierało i się w środku zapalało światełko. To było coś rewelacyjnego, samoczynnie zapalające się światło. Regulacja podświetlenia jasności deski rozdzielczej, popielniczki z przodu, popielniczki z tyłu, zapalniczka, no i ten zegar, którego nie trzeba było nakręcać, bo to był zegar podłączony do akumulatora i on cały czas działał. Także to był taki powiew nowoczesności. A jeśli chodzi o sylwetkę, no cóż, to i tak dobrze, że Warszawa, tutaj mamy właśnie te kilka tych, one bardzo szybko się rozpowszechniły, co prawda ich tak dużo nie produkowaliśmy, ale samochodów było mało, więc te Warszawy były doskonale widoczne już na warszawskich ulicach. Rozpowszechniły się i tutaj mamy te Warszawy z początków produkcji, właśnie z tymi jeszcze poziomymi atrapami chłodnicy. Ale co w Warszawie było już nowoczesne? Miała reflektory wtopione w karoserię. Dawniej, jak Państwo wiecie, samochody te starsze miały reflektory oddzielnie. W tym czasie już pojawiały się właśnie samochody z reflektorami wtopionymi w karoserię. Miała takie już trochę pontonowe nadwozie. Ona w tamtym czasie była samochodem rzeczywiście wizualnie bardzo nowoczesnym, natomiast mechanicznie nie do końca, ale tak czy inaczej my produkowaliśmy tę Warszawę aż do 1973 roku, z tym, że po 1964 roku wyglądała troszeczkę inaczej. I przejdziemy sobie teraz do innego zdjęcia. Popatrzmy na to zdjęcie, tu już jest ta Warszawa z późniejszego okresu produkcji, bo tak jak powiedziałem, produkcja rozpoczęła się w 1951. Był to wtedy samochód tak zwana Warszawa Garbata, który z tyłu miał takie ścięcie, przez co nie posiadał zbyt dużego bagażnika. Tygodnik Motor pisał, że 250 litrów dla samochodu o pojemności ponad 2000 cm, to jest 250 litrów bagażnika, to jest naprawdę niewiele. I w 1964 roku Cezary Nawrot, stosunkowo młody nasz projektant, który wiele bardzo fajnych projektów, taki nadworny właściwie projektant FSO w pewnym okresie, właśnie zmienił sylwetkę Warszawy, dodając jej z tyłu ten bagażnik. Powstała Warszawa Sedan. Od 1964 roku produkowaliśmy Warszawy najpierw 203, potem 223 po proteście Peugeota one się nazywały. I rzeczywiście miały taki duży bagażnik. Taka deszczowa tutaj ta Warszawa, bo pada deszcz. Zresztą świetne zdjęcie, bardzo lubię to zdjęcie. Która z pań dzisiaj zdjęłaby buty, żeby biec po deszczu, prawda? A ta pani, i to bardzo zgrabna pani, nie krępowała się. No, bardzo, bardzo fajne zdjęcie. I właśnie ta Warszawa, która była produkowana od 1964 roku do 1973, czyli produkowaliśmy ten samochód przez 22 lata. To jest bardzo ciekawe zdjęcie. Podejrzewam, że tutaj działo się coś ważnego w naszym teatrze. Może jakaś premiera jakiegoś wielkiego dzieła, bowiem prawdopodobnie zebrała się tutaj śmietanka, elita warszawska, widać to wyraźnie po samochodach. Na pierwszym planie mamy tutaj dwa Mercedesy. Mercedesy było mało w Polsce. Mieli je dygnitarze, mieli je pracownicy ministerstw. Czasami bywały jako służbowe, ale widać tutaj też samochody amerykańskie. I o tym właśnie chciałem dwa zdania powiedzieć. Ponieważ FSO było takim dzieckiem komunizmu tak naprawdę i przez cały okres swojej działalności nie spotykało się z problemem sprzedaży samochodu. Po prostu to, co wyprodukowano w FSO, w Polsce sprzedawało się doskonale, bo nie było samochodów. Popyt był większy niż podaż, co powodowało, że FSO nie bardzo musiało się martwić na rynku polskim o sprzedaż swoich wyrobów. Ale zdarzyły się dwa razy takie historie. Ta druga historia to już na samym końcu FSO, kiedy rok 91, prawda, kiedy do nas, do Polski spływały
samochody z zachodu bardzo dużo, one były tańsze niż produkcja FSO i już Fiata nikt nie chciał kupować 125P, wtedy zakończyliśmy ich produkcję. Natomiast pierwszy raz zdarzyło się coś takiego właśnie w 56 roku, kiedy to uwolniono w pewnym sensie ceny FSO, samochodów FSO. Warszawa, ta produkowana od 51, kosztowała niecałe 50 tysięcy. Tam 49, 45 najpierw, potem 49 powiedzmy, ale powiedzmy około 50 tysięcy. Kiedy po odwilży 1956 roku okazało się, że można kupić samochód na cele prywatne, nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia, bo wcześniej owszem lekarze, weterynarze na przykład mogli mieć samochód prywatny do wykonywania zawodu i na to musieli mieć specjalne pozwolenie. Natomiast po 56 roku wystarczyło mieć pieniądze. I wtedy FSO wyczuło, że jest szansa, żeby tę cenę samochodu podnieść. I rzeczywiście podnieśli. Najpierw na 70 tysięcy, zaraz potem na 80 tysięcy i tu zrobił się problem. Dlatego, że jednocześnie zaczął funkcjonować tak zwany import marynarski. Co to takiego było import marynarski? Otóż marynarze, którzy żeglowali po całym świecie, zdarzało im się w Stanach Zjednoczonych niedrogo kupować używane samochody i przywozić je do Polski. I w ten sposób do Polski przypłynęło kilka tysięcy samochodów. Nagle okazało się, że te samochody amerykańskie są tańsze od produktów FSO. I stąd mamy tak dużo samochodów w tamtym okresie amerykańskim. Zresztą to widać na filmach, na przykład Gangsterzy i Filantropi, czy Sami Swoi Początek. To są właśnie te samochody amerykańskie, które przybyły do Polski w 1956 roku w ramach tego prywatnego importu marynarskiego. Dla FSO zrobił się to poważny problem, bo nagle Warszawy przestały się sprzedawać. Były za drogie, kosztowały 80 tysięcy. I tutaj z pomocą przyszedł rząd. W ciągu jednej nocy podniesiono pięciokrotnie cło na samochody z importu. I tym samym te samochody, amerykańskie samochody były dosyć ciężkie, tym samym ich wartość nagle zmieniła się relatywnie w stosunku do Warszawy i okazały się, musiały być bardzo drogie, dzięki czemu z powrotem Warszawa stała się samochodem tanim, co skwapliwie z kolei wykorzystało FSO, bo wiedząc, że i tak będzie miało popyt, obliczyli sobie, na jakim granicy będzie ten popyt i Warszawa, jej cena skoczyła na 120 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, w ciągu 2 lat Warszawa z 40 paru, tam 50 tysięcy, skoczyła na 120 tysięcy. I teraz pytanie, czy Warszawa była samochodem drogim? Otóż w tamtym czasie pensja, przecież tak jak podaje rocznik statystyczny, to była około 1280 zł. Jeżeli Warszawa kosztowała 120 tysięcy, dodać do tego jeszcze jakieś tam ubezpieczenie i tak dalej, to można śmiało powiedzieć, że samochód FSO Warszawa stanowił równowartość 100 średnich pensji. Zatem pomnóżcie Państwo swoją pensję przez 100 i będziecie wiedzieli, jaka na dzień dzisiejszy była ówczesna cena samochodu Warszawa. Z tym, że pamiętajmy, dostawaliśmy samochód bez żadnych zabezpieczeń typu poduszka powietrzna, czy kontrolowane strefy zgiotu, bez radia, bez żadnych systemów ABS, czy jakieś tam inne ESP. Po prostu takiego najbardziej zwykłego golasa, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bez żadnej konfiguracji i on kosztował właśnie 100 pensji. Było to rzeczywiście dość sporo. Co nie znaczy, że tylko takie samochody były na rynku, bo można było kupić inne marki. Najtańszym samochodem w tym czasie był samochód P70. To był poprzednik Trabanta. On kosztował 65 tysięcy. Troszeczkę droższe od niego był mały Fiat 500. Nie ten, który dzisiaj jest nam 500, ale jego właśnie poprzednik, taki maluszek. On kosztował 72 tysiące. I tyle też wyceniono Syrenę, którą zaraz sobie o Syrenie powiemy, którą zaczęto produkować w 57 roku. Troszeczkę droższa była Skoda. Nie, właściwie w tej samej cenie. Skoda Octavia, no dosyć popularny samochód czeski, on kosztował, zdaje się, tam chyba 72 czy 70 tysięcy. Droższy był Warburg, kosztował 75 tysięcy, a najdroższy była Multipla, 82 tysiące złotych. Multipla to był Fiat, gdzie mieściło się 6 osób. To był Fiat, taki jak Fiat 500, tylko tam się mieściło 6 osób, ale nie tak jak w Multipli z lat 90., że 3 plus 3, tylko tam było 2 plus 2 plus 2 i ten samochód kosztował 82 tysiące, a potem dopiero była Wołga i Warszawa, czyli te samochody znacznie droższe, których wartość przekraczała już 100 tysięcy złotych. Tanim samochodem miał być, bo tak naprawdę niewiele ich wyprodukowano,
planu Mikrus. Ten samochód miał zmotoryzować Polskę. Mikrusik, niewielki samochodzik, który miał no, bagażnik z przodu, ale nawet nie miał klapy do tego bagażnika, także bagaże wkładano od środka. Mikrus miał kosztować, kosztował 50 tysięcy złotych, tyle, że zbudowano ich raptem 1700 sztuk, więc trudno mówić o czymś takim, że te samochody zmotoryzowały Polskę. Za to coraz powszechniejsza stawała się syrena i teraz powiemy sobie troszeczkę o samochodzie syrena. To jest zdjęcie robione w okolicach CD-tu tak zwanego, czyli domu dziecka, 49 roku budynek i mamy tutaj różne samochody, które funkcjonowały obok tych najpopularniejszych właśnie Warszawy i Syreny. To jest samochód ciekawy, dlatego że jego konstrukcja to czasy jeszcze przedwojenne. Citroën, tak zwana cytryna, mówiono się o niej cytryna. To jest Citroën Traction Avant z połowy lat 30. samochód, jeden z pierwszych. Nie pierwszy, bo pierwsze były IFy, ale jeden z pierwszych samochodów z napędem na przednie koła. Doskonała konstrukcja, niesamowicie wygodny samochód, komfortowy, nim nie trząsło, nim bujało po prostu. I ten samochód produkowany był dość długo we Francji, bo chyba, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, do 1957 roku, a my kupiliśmy dość sporą liczbę tych samochodów po II wojnie światowej i one były wykorzystywane, część z Państwa wie, przez służby bezpieczeństwa. Jeżeli pod jakikolwiek dom taki samochód o 5 rano zajechał, to już wiadomo było, że to będzie nieszczęście, bo właśnie z niego wychodzili tacy smutni panowie w kapeluszach, a potem wsiadali wraz z mieszkańcem, którymś z mieszkańców tego domu i go zabierali i on znikał już na lata, bądź nawet na zawsze. I takimi właśnie Citroenami jeździły służby bezpieczeństwa w latach 50. Mamy oczywiście Warszawy, i to tak, Warszawa starsza, ta garbuska, Warszawa sedan, czyli zdjęcie wiemy, że jest po 64 roku robione. Tutaj też Warszawa garbata. Mamy syrenkę jedna, tutaj druga, tam jest jakaś, widzę, dwukolorowa syrenka, tutaj, tu jest też Citroen na samym końcu, to jest, ale to jest Citroen 2CV. Samochód też zaprojektowany przed wojną, ale jego złote czasy rozpoczęły się po wojnie, zwany brzydkim kaczątkiem. Powszechnie też uznawany jako najbrzydszy samochód, jaki kiedykolwiek powstał, co nie miało żadnego wpływu na jego na popyt na niego, na jego podaż, bowiem ten samochód sprzedawał się doskonale i produkowany był bardzo długo, zdaje się aż do lat 80. Czyli Citroen 2CV. Tutaj mamy też Warszawy, syrenki, a tu bliżej mamy trzy Wartburgi. Dwa Wartburgi w tej swojej klasycznej formie, to są Wartburgi 311 i jeden Wartburg Kombi. Wartburgi w tej klasycznej formie uważam za jeden z najładniejszych samochodów lat 50., bo rzeczywiście prezentowały się bardzo ładnie, produkowane były w NRD. Tutaj powiem Państwu taką ciekawostkę. Otóż Wartburgi produkowano w Eisenach, fabryce, która zaczęła swoje funkcjonowanie grubo przed wojną i to nawet właściwie przed I wojną światową, a w okresie międzywojennym, w czasach Hitlera, tam produkowane były samochody BMW, bowiem Hitler zadecydował, że samochody BMW będą w Eisenach produkowane, natomiast motocykle w Bawarii. I to miało pewne znaczenie na czasy powojenne, bowiem chociaż część z Państwa tego nie wie, wydaje się to wręcz niewykonalne, niemożliwe, ale proszę Państwa, samochód marki BMW przez krótki okres czasu był produkowany w państwach bloku komunistycznego. Konkretnie właśnie w strefie okupacji radzieckiej w Niemczech. Tam produkowano samochody marki BMW po wojnie. Po prostu tradycyjnie ciągnięto tę linię, która była przed wojną. Jak to wyglądało? Otóż fabryki, które znalazły się w gestii Związku Radzieckiego, to były zazwyczaj fabryki, które wyzwolili Rosjanie, ale niekoniecznie, dlatego że część południowej, część dawnego NRD została wyzwolona przez Amerykanów. Tam się znajdowały fabryki rakiet, tam się znajdowały też fabryki samochodów. Rosjanie na konferencji w Jałcie tak zgrabnie podzielili te granice, że Eisenach znalazło się po stronie radzieckiej. Tam zabrakło Amerykanom 2-3 kilometrów zaledwie, ale jednak rzeczywiście znalazło się po stronie radzieckiej. Tak jak kilka innych fabryk rakiet. Amerykanie je wyzwolili, więc 1 lipca mieli te fabryki przekazać Rosjanom. Większość tych fabryk rozpaczy Rosjan została im przekazana jako puste zupełnie. Amerykanie wszystko stamtąd wynieśli, co było im dla nich istotne. Samochody może nie tak były ważne dla nich, jak sprawa produkcji rakiet, także tutaj Rosjanie w ręce Rosjan niewiele wpadło. Natomiast rzeczywiście fabryka w Eisenach, jeszcze tam została cała dokumentacja i na jej bazie można było produkować samochód, który był wytwarzany przed wojną i powstał BMW 340. To był
przedwojenny BMW 326, tylko ze zmodernizowanym nadwoziem. Niemcy chcieli go tam produkować po to, żeby otrzymać pozwolenie od Rosjan na produkcję tego samochodu. Zaoferowali w prezencie towarzyszowi Żukowowi taki jeden samochód. Żukow rzeczywiście go przyjął i bardzo mu się ten samochód spodobał, co się przyczyniło do pozwolenia na produkcję tego BMW 340 na terenie wschodnich Niemiec. Tyle, że ta nazwa BMW to była nazwa firmy z Bawarii, Bayerische Motorwerke, dlatego Niemcy Zachodnie, a właściwie no Niemcy jeszcze wtedy nie było Niemiec Zachodnich, bo to były jeszcze przed 49 rokiem, ale tam właśnie pracownicy i cała fabryka zaprotestowała i wschodni Niemcy musieli po prostu zmienić nazwę. I o ile na początku były to samochody BMW, potem zmieniły nazwę na EMW, czyli Eisenacher Motorwerke, bo wcześniej było Bayerische, bawarska fabryka samochodów, później fabryka samochodów z Eisenach i one się nazywały EMW. Potem powstały inne samochody, już nie produkowano samochodów EMW, były IFY, a później były właśnie Wartburgi, tam w Eisenach. I to był pierwszy samochód od zera zaprojektowany przez wschodnich Niemców, jeśli chodzi o samochód tej klasy. Wartburg 311 cieszył się dużym powodzeniem, to był ładny samochód, chociaż silnikiem dwusuwowym. Niemniej jednak ten samochód był eksportowany do wielu krajów świata i to nawet do państw zachodnich, do Holandii, do Belgii, nawet do Kanady, o ile dobrze pamiętam, do Australii. No, cieszył się dużym powodzeniem i był rzeczywiście samochodem ładnym. Popatrzmy teraz jeszcze na to zdjęcie, bo tutaj taki konkurent jest samochodów Wartburg. Tak PRL-u to widziano, Skody. Niemcy produkowali Wartburgi, Czesi produkowali Skody. To jest pierwsza Skoda powojenna, Skoda 1100, powszechnie nazywana Skodą Tudor. Ona bazowała na modelu Popular zaprojektowanym jeszcze przed II wojną światową i produkowanym przed II wojną światową, tyle że sylwetkę miała już na wskroś nowoczesną, bowiem tę sylwetkę opracowywano w tajemnicy zresztą przed Niemcami w okresie II wojny światowej i w 1946 roku ruszyła produkcja tego samochodu Skody 1100. Ta Skoda była, tak jak powiedziałem, później konkurentem, ale to troszeczkę później właśnie samochodów NRD-owskich, bo potem pojawiła się Skoda Octavia, Skoda później 1000MB, aż wreszcie Skoda 100S i one tak równolegle z Wartburgiem, tym już nie 311, tylko później następnym jego wcieleniem, ze sobą rywalizowały. Z tym, że Skody zazwyczaj miały choć silnik czterocylindrowy i czterosuwowy, to zazwyczaj te silniki miały troszeczkę mniej wydajne. Wartburgi miały silniki dwusuwowe, a jak wiemy, dwusuwy troszeczkę są wydajniejsze. Tyle, że po prostu mieli ten charakterystyczny taki dźwięk silnika, niezbyt przyjemny był w Wartburgu. W Skodzie brzmiało to inaczej. To też, o ile się domyślam, też jest właśnie tył tego samego samochodu, a tu obok dwie Warszawy i wspominana przeze mnie syrenka. Grand Hotel, ulica Krucza i wśród samochodów rzadka jeszcze w tym czasie, bo to jest przełom lat 50., 60., początek lat 60., samochód Syrena. Rzadka w tym czasie Syrena, bo Syreny stopniowo produkowano z każdym rokiem coraz więcej, a ich produkcję zaczęto w 57 roku, co nie znaczy, że w tym samym 57 roku ten samochód zaprojektowano. Syrena została zaprojektowana w 1953 roku już. Tyle, że tak naprawdę w czasach stalinizmu nie było możliwości, fizycznie nie było możliwości, żeby ten samochód produkować, bo FSO nie była przygotowana na taką produkcję, a poza tym ideologicznie było to niezgodne z zasadami, więc produkcja była możliwa dopiero po odwilży październikowej. Zresztą też musieliśmy na to dostać pozwolenie. I tutaj chciałbym nawiązać do pewnego mitu, który jest wszechobecny. Powszechnie mówi się, że Syreny miały silnik od motopompy strażackiej. To jest nieprawda, to jest mit. Nie było tak. Już wyjaśnię, skąd się wzięła ta plotka, która żyje swoim życiem do dnia dzisiejszego. Otóż w momencie, kiedy musieliśmy otrzymać zgodę od Związku Radzieckiego na produkcję Syreny, nie mogliśmy powiedzieć, że będziemy produkowali samochód małolitrażowy, powszechny i będący dosyć często widzianym samochodem na naszych drogach, bo na to nie otrzymalibyśmy zgody. Po prostu powiedzieliśmy, że będziemy produkowali dodatkowo samochód w ramach wolnych mocy przerobowych i tych samochodów nie będzie zbyt wiele. O, taka po prostu konstrukcja, do której i wtedy powiedzieliśmy, wsadzono silnik od motopompy strażackiej. Tak powiedziano, żeby zmylić po prostu władze radzieckie. Tym bardziej, że my, władze radzieckie miały pewną koncepcję, to znaczy na przykład samochody małe miały produkować Czesi
i ewentualnie Niemcy Wschodnie. Autobusy produkowali Węgrzy i Bułgarzy, a my mieliśmy produkować samochody większe. Syrena absolutnie nie wchodziła w grę. A ponieważ powiedzieliśmy, że będą to wolne moce przerobowe i tam wsadzimy silnik od motopompy strażackiej, to jakoś przeszło i ten mit został powtórzony w serialu Dom, poniekąd bardzo dobrym serialu, całkiem sprawnym merytorycznie, ale też tam powtórzono ten mit, że tam jest silnik od motopompy strażackiej i tak już zostało. W rzeczywistości w Syrenie nie był silnik od motopompy strażackiej. Był silnik od łodzi desantowej. Dlatego, że w Bielsku Białej produkowano w tym czasie właśnie silniki dwusłowowe i część z nich przeznaczano do łodzi desantowych, część z nich do pomp strażackich, a częściej jeszcze zupełnie do innych potrzeb. I akurat do Syreny zdecydowano się wybrać silnik od łodzi desantowej, który to silnik zmodernizowano i przerobiono tak, że mógł napędzać samochód i rzeczywiście taki silnik był. Potem z silnika Syreny dopiero w wyniku kolejnych przeróbek powstał silnik do motopompy strażackiej, zatem kolejność była odwrotna. Niemniej jednak plotka żyje, tak jak powiedziałem, swoim życiem i tak już zostało. Syreny, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy produkować w 1957 roku i ich produkcja trwała do roku 1983. Zatem dość długo, znowu to ponad 20 lat, tak naprawdę 26 lat. W pierwszym okresie Syreny miały drzwi otwierane pod prąd, tak zwane kurołapki, a dopiero później Syrenki miały drzwi już otwierane, tak jak pozostałe samochody. Wiązało to się z tym, że wcześniej miały klamki ryglowe i te klamki ryglowe zajmują dużą powierzchnię, zatem nie można było ich wsadzić w tylnej części drzwi, bo inaczej szyba by się nie opuszczała. Natomiast jak były w przedniej części drzwi wsadzone, to można było zrobić takie małe trójkątne okienko, a szyba obok schodziła na dół. Dopiero jak Syrenka dostała klamki od Fiata 125P polskiego, który to z kolei Fiat polski miał te klamki od Fiata 124, to wtedy te klamki były na tyle małe, że mieściły się i mieściła się obok też przesuwana do dołu szyba i dlatego Syrenki 105, bo one się nazywały 105, mogły już mieć drzwi otwierane normalnie. Wcześniejsza wersja w 62 roku absolutnie takich samochodów jeszcze nie było. W 62 roku były Syrenki 101, 102, już przygotowywano się do produkcji 103, tak więc to były te jeszcze starsze troszeczkę Syrenki i one rzeczywiście w jakimś tam początkowym stopniu zmotoryzowały Polskę, bo to był samochód dostępny finansowo dla, no nie Kowalskiego, bym skłamał, nie dla każdego, bo jednak był dość drogi, ale jednak w zasięgu tych lepiej zarabiających. Tak jak powiedziałem, na początku Syrenki kosztowały tam 72 tysiące złotych. Przy pensji powiedzmy 2 tysięcy to było nie do kupienia, ale jak ktoś zarabiał więcej, bo zdarzały się przypadki, że ktoś zarabiał 3-4 tysiące, wtedy rzeczywiście o takim samochodzie mógł sobie myśleć. Kolejne zdjęcie z Centralnym Domem Dziecka. To był taki wdzięczny obiekt. Powstał w 1949 roku i nie tylko pan Siemaszko go fotografował. Fotografowali go wszyscy, bo to była taka niejako wizytówka Warszawy. Ale przed tym budynkiem samochód, wiele osób mówi przedwojenny samochód. Tak naprawdę przedwojennych samochodów w Warszawie było niewiele, bo tak jak powiedziałem, wojna zrobiła swoje. I samochody, które zdawały się być przedwojennymi, często były to pojazdy produkowane po wojnie, aczkolwiek rzeczywiście z życiorysem przedwojennym. To jest popularna dekawka, chociaż tak naprawdę ten samochód to IFA. A dlaczego mówiono na niego dekawka? Dlatego, że w 1939 roku w Rzeszy Niemieckiej zakłady DKW zaczęły produkować samochód model F8 z przednim napędem, z niewielkim silnikiem dwucylindrowym o pojemności tam chyba 700 cm sześciennych, mocy 20 koni mechanicznych, czyli mniej niż późniejszy samochód, który zmotoryzował Polskę, czyli Fiat 126P. Dekawka miała 20 koni mechanicznych i była niezwykle popularnym samochodem w Niemczech. On się świetnie sprzedawał w tych Niemczech hitlerowskich, ale tylko do 1941 roku, bo potem Niemcy całkowicie przestawili swoją produkcję na produkcję wojenną, zatem nie było już miejsca na tego typu samochody i zaprzestano ich produkcji. Ale po wojnie wrócono, ponieważ DKW to były zakłady Zwickau na terenie NRD. Zatem w 1949 roku wrócono do tego samochodu, tyle że nie można go było produkować pod nazwą DKW F8. Zatem produkowano go pod nazwą IFA F8. I taka IFA była wytwarzana aż do roku 1955, czyli przez 6 lat. I sporo ich wyprodukowano, zatem duża część tych IF też znalazła się w granicach Polski i prawdopodobnie jest to właśnie samochód IF
IFA F8, wzorowany na przedwojennej dekawce DKW F8. Potem pojawiły się IFY F9, też wzorowane na przedwojennym samochodzie niemieckim, który został zaprojektowany już właściwie rzutem na taśmę pod koniec funkcjonowania motoryzacji, produkcji motoryzacji prywatnej w Niemczech, DKW F9, i były produkowane IFY F9, ale akurat tutaj na fotografii tego samochodu nie ma, bo tu jest IFA F8. Popularna, skąd ta nazwa DKW? DKW to jest skrót niemiecki, ale u nas w Polsce rozszyfrowano go troszeczkę inaczej. Rozszyfrowano go dykta, klej i woda. A to dlatego, że te samochody miały dość dziwną konstrukcję i tam były elementy z płyt pilśniowych, także nie był całkowicie metalowy i stąd takie rozszyfrowanie dykta, klej i woda, ale rzeczywiście były one dość popularne na polskich drogach. To jest wdzięczne zdjęcie bardzo, dlatego że mamy tu zarówno samochody osobowe, jak i autobusy. Zdjęcie z rynku, przepraszam, nie z rynku, z placu zamkowego przy Starym Mieście. I z przodu samochody różnych marek. Mamy wspomnianego tu przeze mnie Wartburga 311, który, tak jak powiedziałem, był uważany za auto bardzo ładne, rzeczywiście ładnie się prezentował. Obok Fiat, malutki Fiacik. Te Fiaty, ja tak jak powiedziałem, kosztowały 72 tysiące złotych, więc Państwo możecie sobie obliczyć przy pensji 1200 zł, jaki to był wydatek, jeżeli ktoś chciał kupić taki mały samochód. Obok to jest, zdaje się, Ford Anglia trzeciej generacji. Samochód tani, dość prosty, ale w Polsce dobrze się sprzedawał, bowiem właśnie cena powodowała, że był na niego popyt. Tutaj Skoda, to jest Skoda Tudor 1100, o której już mówiliśmy. Tam na końcu ja nie poznaję, ale wydaje mi się, że to jest Wanderer. No tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z samochodem przedwojennym. Ale popatrzmy też na tło. Trzy autobusy, dwa nowsze stosunkowo, w momencie kiedy robione było zdjęcia, to były autobusy nowoczesne, czyli Jelcze, zaraz o nich powiemy, ale popatrzmy na ten autobus. To był autobus powszechny, wszechobecny na warszawskich ulicach, czyli Chausson. Po II wojnie światowej, po zakończeniu wojny, my, tak jak powiedziałem już wcześniej, mieliśmy transport ciężarówkami, wożono ludzi, potem dostaliśmy jakieś tam Leylandy, trolejbusy do nas przyszły, przecież były trolejbusy, po Warszawie jeździły nie tylko do Piasterna, to niektórzy z Państwa pamiętają, ale ci naprawdę bardzo starsi, to pamiętałem, jak trolejbusy jeździły w okolicach Starego Miasta, Placu Teatralnego, ulicy Świętokrzyskiej. One, co ciekawe, one miały numery zaczynające się od 50, 51, 52, 53 i tak dalej. I wtedy było na przykład określenie pani, która była w wieku takim, powiedzmy, jeszcze nie babcią, ale już trochę starsza, to mówiło się pani w wieku trolejbusowym. To, bo one właśnie miały takie numery 51, 52, więc to były panie w wieku trolejbusowym. Te trolejbusy na początku mieliśmy z Kijowa, potem były też radzieckie trolejbusy, różne inne, ale szosony pojawiły się w 1947 roku w Polsce. Sprowadziliśmy w momencie, kiedy to się jeszcze dało. Chausson to była firma, to była najwyższa półka wtedy produkująca autobusy. To był świetny autobus z samonośnym nadwoziem, zwany we Francji świńskim ryjkiem, dlatego że on miał taki przód troszeczkę wysunięty. I u nas zresztą też na niego mówiono świński ryjek, ale Chaussony charakteryzowały się przede wszystkim tym, że były niezwykle trwałe, wytrzymałe. One sobie radziły z naszymi warunkami. Dojeżdżały do 600-800 tysięcy kilometrów, więc przebiegi miały naprawdę przyzwoite i dojeżdżały po tych drogach pełnych dziur, pełnych wybojów. Za to im chwała, za to jest rzeczywiście chwała. Z tym, że w pewnym momencie musieliśmy z Francuzami przerwać umowę. To była połowa lat 50. Wtedy sprowadzaliśmy z Węgier autobusy i Mawy. I te autobusy już troszeczkę gorzej się sprawowały, ale potem jeszcze kupiliśmy Chaussony, które za chwileczkę sobie zobaczymy na innym zdjęciu. Zapraszam. Rynek Nowego Miasta, Kościół Sakramentek i samochody z przodu. Tutaj mamy czeską Skodę, o której już mówiliśmy. Tutaj natomiast jest Moskwicz. Moskwicz, pierwsze Moskwicze, jakie powstały po II wojnie światowej, to były Ople po prostu, bo w gestii Związku Radzieckiego znalazła się fabryka Opla i te Ople, które produkowane przez Niemców przed wojną, zaczęły pojawiać się jako Moskwicze 400. Natomiast później, już na początku lat 50. opracowano zupełnie nową sylwetkę samochodu, który był już wizualnie absolutnie samochodem radzieckim i to był właśnie Moskwicz, najpierw 402, który miał jeszcze całe elementy, jednostkę napędową ze starego Opla, potem Moskwicz 407, który już miał zupełnie nową jednostkę silnikową opracowaną i trochę mocniejszy silnik. Wtedy była moda malowania samochodów na dwa kolory. Zarówno Moskwicze, Wołgi były
bardzo często tak malowane, nie tylko, bo i Wartburgi również. Dzisiaj wraca ta moda, tylko że ta różnica, te kolory inaczej troszeczkę są rozplanowane, bo dzisiaj zazwyczaj jest tak, że samochód jest w jednym kolorze, jeżeli mamy dwukolorowy, a w innym kolorze jest dach. Obok Moskwicza jest Warszawa, ale z tyłu popatrzmy, jeszcze jest ciekawy samochód, który był dość popularny w Polsce, aczkolwiek nie należał do tanich, Renault Défi. Renault Défi świetnie trafił swoją epokę, bo pojawił się na ulicach Europy właśnie w momencie, kiedy potrzebowano małego, zwinnego samochodu i takim był Renault Défi. Miał dość nietypowy dzisiaj układ, mianowicie wtedy dość popularny zresztą, silnik z tyłu napędzający tylne koła. Takich samochodów wtedy było dość sporo, teraz właściwie nie ma żadnych. Przecież Volkswagen Garbus miał silnik z tyłu napędzający tylne koła. Fiat 500 włoski miał tak samo ten układ. Nasz Fiat to później 126P również miał ten układ. Wtedy taka była tendencja, że ludzie, konstruktorzy nawet nie wiedzieli, jak to się skończy. Czy to nie będzie tak, że wszystkie samochody będą miały silnik z tyłu, a bagażnik z przodu? No ale moim zdaniem na szczęście do tego nie doszło. Renault Défi miał różne opinie. Użytkownicy zazwyczaj sobie je chwalili, ale prasa nie zawsze była przychylna tym samochodom. The Time na przykład określił, że jest to największy błąd inżynierii francuskiej zaraz po linii Maginota, że te samochody najmętniej się psuły i ciężkie były w utrzymaniu. Nie do końca bym się z tym zgodził. Były głośne, to fakt, ale to z racji tego, że ten silnik właśnie tam chłodzony, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, chyba chłodzony powietrzem był ten silnik, no, robił sporo hałasu, ale za to były bardzo skrętne. Promień skrętu Renault Défi był mniejszy niż Volkswagena Garbusa, mimo że był samochodem dłuższym. Mało tego, te samochody eksportowane nawet były do Stanów Zjednoczonych, co jest ewenementem, bo w tym czasie Amerykanie kochali samochody duże. A jednak ten Défi jakoś tam się sprzedawał i w pewnym momencie sprzedawał się nawet lepiej od drugiego małego samochodu w Stanach Zjednoczonych, czyli od Volkswagena Garbusa. Te dwa samochody w pewnym momencie ze sobą rywalizowały. Na wystawie są autobusy Chausson, te pierwsze, jakie do nas przybyły w 1947 roku, czyli APH-47. Natomiast potem, po krótkiej przerwie, wznowiliśmy współpracę z Francuzami, w drugiej połowie lat 50. pojawiły się u nas autobusy już nowocześniejsze, APH-521 i 522. To były autobusy troszeczkę dłuższe, miały wydzieloną kabinę kierowcy, zatem kierowca właściwie nie miał kontaktu z jadącymi, bowiem za nim znajdowała się taka ścianka i dopiero na tej ściance tyłem do kierunku jazdy ustawione były fotele, krzesła dla pasażerów. Na podwyższeniu siedział tam też z tyłu konduktor, dlatego że wtedy wyglądało to w ten sposób, że wsiadano do autobusu drzwiami tylnymi, kupowano bilet i przechodzono do przodu. Zatem konduktor wszystkich miał na widoku, tym bardziej, że siedział na takim podwyższeniu. Te podwyższone fotele, bardzo miękkie, wygodne, jeszcze ja pamiętam z autobusów Jelcz-Ogórek, które to widzieliśmy na poprzednim zdjęciu, ale Jelcz-Ogórki pojawiły się troszeczkę później. APH-521 zachował się tylko jeden taki autobus do dzisiaj. Jest w gestii Narodowego Muzeum Techniki i czekamy na jakieś środki, żeby udało się ten autobus odnowić, bo warto rzeczywiście, jest to wspaniała pamiątka po tamtych czasach.